Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagramy w Portal 2. Na wstępie już tradycyjnie przypominam o łapeczce w górę, która zmienia świat. Ta Twoja łapka zmienia świat na lepsze. Tak, no jakoś trzeba motywować, prawda? Znaczy motywować. Ja tu od razu mówię, ja tu nie motywuję. Po prostu przypominam. Bo ja wiem, że to często jest tak, że człowiek po prostu zapomina. Ile razy ja jestem u moich znajomych, gdzieś tam na kanale coś oglądam, fajnie jest i tak dalej, a żeby kliknąć, to już się zapomina. Więc ja tak po prostu pozwalam sobie przypomnieć. Jeżeli chciałeś kliknąć, to przypomniałem właśnie, żeby kliknąć. Ups. Ups. O, tak lepiej. No i dobra. Tędy? Po rurce? Tędy, tak. They say great science is built on the shoulders of giants. Not here. At Aperture we do all our science from scratch. No handholding. Ten gość ma taką charyzmę. Szkoda, że już nie żyje. No, w ostatnim odcinku okazało się, że Wheatley został stworzony po prostu jako moduł debilizmu dla GLaDOS. Był w zasadzie jej takim opornikiem jej inteligencji. Dziwne, naprawdę dziwne. This first test involves something the lab boys call repulsion gel. You're not part of the control group, by the way. You get the gel. Last poor son of a gun got blue paint. All joking aside, that did happen. Broke every bone in his legs. Tragic, but informative. Or so I'm told. Dobra, i tu mamy takie coś nowego. Coś nowego, czego nie było wcześniej. Mianowicie odbijający żel. Który generuje taką muzyczkę fajną zresztą. Dobra. I ten żel będzie jeszcze nam pomagał niejednokrotnie. Na razie to jest tylko taki test z tym żelem. No dobra, tam trzeba się wkłuć. Ojej. A tam jest guzik, dobra. I ten żel odbija nas dokładnie z taką siłą, z jaką na niego spadniemy, więc jak widzicie... Zobaczcie, to jest kostka obciążająca z lat 50. Tak wyglądała pierwotnie. Zanim została całkowicie odlana z plastiku. The lab boys just informed me that I should not have mentioned the control group. They're telling me I ought to stop making these pre-recorded messages. That gave me an idea. Make more pre-recorded messages. I pay the bills here, I can talk about the control group all damn day. That's the spirit. Dobra, tam lepiej nie schodzić. Dobra, Fabian, chyba pod którymś z pierwszych odcinków tej serii ucieszył się, że będzie to na ślepo. Częściowo jest, a częściowo nie jest. Akurat to tutaj już byłem. Natomiast prawdopodobnie dość szybko dojdziemy do miejsca, w którym jeszcze mnie nie było. O, jaki ładny pokoik. Z jakąś dziwną klawiaturą, znaczy maszyną do pisania. I w ogóle. Dobrze, to tak, co? Trzeba szukać kolejnego miejsca, gdzie można by portal umieścić. Chyba. For this next test, we put nanoparticles in the gel. In layman's terms, that's a billion little gizmos that are going to travel into your bloodstream and pump experimental genes and RNA molecules and so forth into your tumors. Now, maybe you don't have any tumors. Well, don't worry.
If you sat on a folding chair in the lobby and weren't wearing lead underpants, we took care of that too. Bardzo zabawne. Dobra. Akurat ten motyw już przerabiałem, ale tak jak mówię, już niedługo nie zdążyłem na pociąg. Ale to zdążę na ten. Dobra. A może teraz? Także okazało się, że nasz biedny Whitley jest tylko właśnie procesorem ogłupiającym. Ale moim zdaniem nie powinien się w ogóle przejmować, bo moim zdaniem jest świetnym kolesiem i nieważne po co go stworzyli, jest fajnym gościem, z tym, że coś by tu wiele mówić. A, patrzcie, to od ścian się... Cóż by tu wiele mówić? Po prostu miał zaniżone poczucie własnej wartości, no. Jak wielu z nas, podejrzewam. I łatwo go było w ten sposób, no, że tak powiem, rozsierdzić. Dobra, jak teraz stąd? Może tak? Jeżeli to jest w rozwiązaniu, już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy ja w ten sposób... No, pewnie tak jest. No, dobra. Oh, in case you got covered in that repulsion gel, here's some advice the lab boys gave me. Do not get covered in the repulsion gel. We haven't entirely nailed down what element it is yet, but I'll tell you this, it's a lively one, and it does not like the human skeleton. Lubię pocieszające komunikaty tego gościa. Także wracając do Whitleya, no jest to przypadek dość ciekawy i myślę, że wielu z nas mogłoby się zachować podobnie w tej sytuacji, gdyby się ją otrzymało. A jakąś wielką moc, wielką władzę, czy umiałoby się ją po prostu tak zaraz oddać dla wyższego dobra. All these science spheres are made of asbestos, by the way. Keeps out the rats. Let us know if you feel a shortness of breath, a persistent dry cough, or your heart stopping, because that's not part of the test. That's asbestos. Good news is the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of 44.6 years. So if you're 30 or older, you're laughing. Worst case scenario, you miss out on a few rounds of Canasta. Plus, you forwarded the cause of science by 3 centuries. I punch those numbers into my calculator, it makes a happy face. Nie wszystkie te jego teksty jestem w stanie zrozumieć od razu, ale przynajmniej kontekst jakiś rozumiem i domyślam się, że są śmieszne. A, jesteśmy wewnątrz jednych z tych wielkich kul, które wcześniej widzieliśmy prawdopodobnie. I like your style. You make up your own rules, just like me. Bean Counter said I couldn't fire a man just for being in a wheelchair. Did it anyway. Ramps are expensive. I tu wylatują krople żelu. Jest powiedziane, nie daj się skąpać w żelu. O, i teraz tu będzie sprężyście. Przydałaby się tu jeszcze kropelka. Au. Mówią, żeby się nie dać skąpać w żelu, ale... Co tam?
Nie ma to jak skąpiel w żelu. I tak wszystko jest radioaktywne. Radioaktywne? Nie. Miałem na myśli rakotwórcze. Dobra, co dalej? Może tak? No i pięknie, mamy... Nie o to mi chodziło. O, właśnie teraz bardziej o to. Trochę się ochlapię, ale... Co tam? Teraz jeszcze potrzebujemy kropelkę tu. No właśnie. Jej! Majestatycznie liczymy orzeł. There's a slight chance the calcium could harden and vitrify your frontal lobe. Anyway, don't stress yourself thinking about it. I'm serious. Visualizing the scenario while under stress actually triggers the reaction. Tak, pamiętajcie, nie wyobrażajcie sobie zawsze żadne skarby, nie wyobrażajcie sobie w tym momencie różowego słonia na czerwonym małym rowerku. Sorry, stało się. Czyli już po mnie. Dobra. Now, if you're part of control group Kepler 7, we implanted a tiny microchip about the size of a postcard in your jaw. Most likely you've forgotten it's even there. But if it starts vibrating and beeping during this next test, let us know. Because that means it's about to hit 500 degrees, so we're going to need to go ahead and get that out of you pretty fast. Dobra, szczerze mówiąc, to tutaj już mnie nie było. To już jest na ślepo. Wspaniale, prawda? Nie wiem, co to jest to. Tam jest guzik jakiś, czyli potrzebujemy kapeczkę tutaj. Dobra. Tworzyłem coś czasowego, ale nie wiem co. Aha, przestało kapać stąd. Prawdopodobnie to jest bardzo złe. Mhm. Dobra, czyli tak, potrzebujemy teraz... Aha. Aha. Aha, dobra. Jej! Udało mi się w ostatniej chwili. Kumacz, o co chodzi? I'm telling them keep your pants on. All right, this next test may involve trace amounts of time travel. So, word of advice, if you meet yourself on the testing track, don't make eye contact. Lab boys tell me that'll wipe out time entirely. Forward and backward. So, do both of yourselves a favor and just let that handsome devil go about his business. Podejrzewam, że to trzeba takie coś zrobić. No, i w zasadzie. W zasadzie to już. Naprawdę, kupa radochy. Dobra, to jeszcze raz. Rozpróbujmy pobawić się dalej w rozbieranie psychologiczne Whitleya. Whitley jest po prostu biednym człowiekiem. Znaczy nie tyle człowiekiem, co... No wiecie, o co chodzi. Dobra, nie wiem, co dalej. Po prostu niskie poczucie własnej wartości powoduje u niego to, że jego ego jest bardzo obolałe. Łatwo go obrazić, łatwo go urazić
i łatwo się, że tak powiem, chłopak próbuje mścić. Tak mi się wydaje. Patrzcie, tu będzie można to jeszcze wykorzystać, tą ciapkę stąd. Pch, no, wygląda jakby to było celowe. Dobre, co? Bardzo dobre, pyszne. Tak, z wieloma ludźmi jest w ten sposób właśnie. Zwłaszcza, co ciekawe, z takimi twardzielami, którzy mają duże mięśnie. Chociaż niekoniecznie. They didn't fly into space, storm a beach, or bring back the gold. No, sir, we did. It's you and me against the world, son. I like your grit. Hustle could use some work, though. Now let's solve this thing. Proszę, tu nalejemy wody. A czy jeszcze to jest woda w ogóle? Nie. Nie o to chodzi w takim razie. Wow. Mamy to. Teraz. A, teraz to trzeba opłukać prawdopodobnie w tej, nazwijmy to, wodzie, żeby nam nie podskakiwał. No i dziękuję bardzo. No coś wspaniałego, no kurczę. Jestem taki bystry. A, no zacząłem mówić o ludziach z dużymi mięśniami. Tu nawet nie chodzi o mięśnie. Tu chodzi o coś innego. Są tacy ludzie, których bardzo łatwo obrazić. I właśnie podejrzewam, że to polega właśnie na tym, że człowiek ma niskie poczucie własnej wartości, a jakoś był, że tak powiem, może niedopieszczony w dzieciństwie, coś w tym stylu, takie psychologizowanie, rozumiecie? I jego problem polega na tym, że on nie wierzy w siebie do końca i nawet jak ktoś drobną jakąś, nawet niecelową uwagę zwróci, to chłopak się lub dziewczyna totalnie potrafi zaciąć, zaperzyć, już nie będzie rozmawiać. Jestem tu, nie wiem dlaczego, wyjdę stąd. Dobra, także Whitley jest tego typu człowieczkiem właśnie. Został stworzony jako właśnie takie coś. Jako głąb. Chociaż mnie tam ta jego głąbowatość nie przeszkadzała według mnie, wręcz przeciwnie. Nadawało mu to pewnego takiego, nawet bym powiedział, uroku. Dobra, to czy to po coś jest? Może trzeba na górę wskoczyć. Dobra, zróbmy tu sobie podłogę jeszcze. Au, au, au. Oj, nie to. Nie tym końcem. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Nie, chyba nie o to chodzi, ale może chodzi o to, żeby się dostać na górę. To powinno być proste i powinniśmy sobie poradzić z tym. Bez żelu skakczącego. Dobra. Aha, widzę to, trzeba strzelić tu.
Ej, prawie. A to tak. To tak. Prawie mi się udało, ale to nie o to chodziło chyba. Może tak, może jak się odbije. Nie, to bez sensu. Dobra, nie wiem, gdzie mam teraz iść. To jest problem. Miałeś spaść na ten. Nie, to bez sensu. No, tu jestem chociaż. Czy to coś da? Nie, to nic nie da. Mogę tylko rozbujać tą klatkę i co? I nic. Mhm. A! Bardzo dobrze. Źle, jeszcze raz. Teraz mi się uda na pewno. Iha. No dobra. Sprawdźmy to jeszcze raz. Tak myślałem. Czyli tak, trzeba będzie to zrobić tu. Dobra, a tymczasem muszę wejść. Nie, jeszcze raz, zaraz co? Czyli muszę się jakoś tego pozbyć stąd, ok? Dobra. Dobra, i teraz może po prostu zrzucimy na to trochę tej mazi. Why not? Mary saves science and you love it so much. In fact, why not invent a special safety door that won't hit you on the butt on the way out because you are fire! Now you test subject, you're doing fine. Yes, you, box your stuff, out the front door, parking lot, car, goodbye. Ten człowiek to prawdziwy wizjoner. I co teraz będzie? Czym mnie teraz portal zaskoczy? Congratulations. Dzięki. The simple fact that you're standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science. As founder and CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests. We're not going to release this stuff into the wild until it's good and damn ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there'll always be a limo waiting for you. Say goodbye, Carolyn. Goodbye, Carolyn. She is a gem. Co? Okej, dobra. Tutaj. Tu można zapalić. Jak to w latach 50. A. O to mi chodziło. Okej. Dobra, nie bardzo wiem,
czemu bym miał ten portal tam służyć. Ale się dowiem. Pewnie niczemu tam nie służy. Prawda. Co tam? Tutaj ważne, że coś się dzieje. A może tam... A, też jest ważny. Uhuhu. Dobra, czy ja... Czy mi się... Dobra. Zrobimy to tak. Nie, no... Jestem zawiedziony, jakim cudem tam nie wpadłem, gdzie trzeba. Tu. Dobra, teraz to będzie wymagało... To będzie szybka akcja po prostu. Kurde, monitor musiałem... Myszka mi zablokowała, mam za mało miejsca na biurku. Tak, tak, teraz tak, tłumacz. No a jak mam tłumaczyć? No tak, tak jak jest prawda, ja tylko prawdę mówię. No, tylko prawda jest ciekawa. O, właśnie, trochę się pomyliłem w kolorkach, ale udało się ostatecznie zrobić to, czego chciałem. Co to jest? Gel pressure control? A to jest gel pressure control. Aktywacja dużej pompy? Aktywacja dużej pompy? To chyba dobrze, prawda? Nie wiem. Bardzo to wszystko ładnie wygląda. Historia. Greetings, friend. I'm Cave Johnson, CEO Cześć. Of Aperture Science. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt... Sir, the testing? Right. Now you might be asking yourself... Black Mesa. Just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer those questions with a question. Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room. Which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. You're here because we want the best. And you're it. Nope. Couldn't keep a straight face. Anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test related. Tam jakaś winda ma po mnie zjechać? Czy coś? Tu jest jakaś dźwignia? Coś? Dobra. Nie? Tu jest bilecik kolejkowy. Nie potrzebuję bileciku kolejkowego. Potrzebuję spektakularnego sukcesu na koniec odcinka. Czy dostanę sukces na koniec odcinka? Spektakularny, koniecznie spektakularny. Na pewno to jest po coś. Ups, coś się przycięło. Ile tam jest napisane? 3973 metry. Czyli tak jak mówiłem, 4 km pod ziemią. Jeżeli to jest to, o czym myślę. Patrzcie, no tak. Takie oczywiste. No i możemy tutaj jeszcze wejść. Wspaniałe komputery, prawda? Niesamowite maszyny. Jaką to ma moc obliczeniową? Może nawet by na tym poszedł Pac-Man.
To nie było nic, tylko takie miłe pomieszczenie, żeby było fajnie. No to wygląda, dobra. Zobaczymy, gdzie mnie zaprowadzi ta sztuczka. Rzekomo nigdzie. Nie wierzę. Musi gdzieś mnie zaprowadzić. Dobra, jeszcze raz, ale to jakoś tak musi być. Niebieskim. Uż ty. Zaraz. Gdzie ja muszę, co ja chcę zrobić i po co? Trzeba się tam dostać. To będzie ostatnia rzecz, którą zrobię w dzisiejszym odcinku. Albo nie, muszę się dostać tu. Może tak? Hej, złapałem się racicami, trzeba było się tu wbić i byłoby okej. No cześć. Okej, tylko... Cześć ptaszku, sorry. Dobra, GLaDOS. Dobra. Ten guzik odblokował tamto i to powiedzmy, że znalezienie GLaDOS będzie tym właśnie wielkim sukcesem, spektakularnym sukcesem na koniec odcinku. Niech to będzie teraz, GLaDOS jest naszą przyjaciółką i z nią będziemy teraz chodzić. My dziewczyny, wiecie, musimy trzymać się razem zawsze. Girls power. Także ja, mimo że nie widać tego, bo nie mam nóg tutaj, ale na portalach, jak sobie rzucę dwa portale obok siebie, to widać, że jestem dziewczynką i GLaDOS jest dziewczynką, trochę cybernetyczną, ale jednak. Więc tak. My we dwie damy radę teraz temu wstretnemu Whitleyowi, który nas obie zbałamucił i wykorzystał. Hama. Dobra, dzięki za oglądanie, pozdrawiam was i zapraszam do następnego odcinka. Zagrajmy w portal. Pozdrawiam, trzymajcie się jeszcze raz, cześć.